Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj mamy następną lekcję statystyki i będzie dzisiaj o wariancji i odchyleniu standardowym. Powiemy sobie o tych rzeczach. Dobra. No to lećmy. Co mamy jakby tutaj dane? Rozważmy sobie na przykład taki zbiór liczb. Załóżmy, że to będą oceny ze sprawdzianą. Może tak będzie się łatwiej trochę robiło. Mamy takie oceny. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5 i 1 szóstka, tak? Takie mamy oceny. No dorzućmy jeszcze jedną jedynkę. Złośliwy nauczyciel, tak? Nie, to są pewnie ci, którzy nie zobaczyli tego filmu. Tak, na pewno właśnie tak jest. No dobra. I zróbmy teraz tabelkę. Zgodnie z tym, co robiliśmy ostatnio. Ocena, wpiszmy sobie. Ocena po grupy. Mamy tak, ocenę. Mamy jedynkę, dwójkę, trzy, cztery, pięć, no i szóstkę. Jakiś tam zdolny uczeń dostał 6. No i teraz tak, liczba występowania, czyli częstotliwość, tak? Występowania. Jak często się pojawia? To jest to moje F. To, o czym mówiłem ostatnio. F po prostu. Tak będę oznaczał to najprawdopodobniej najczęściej. To jest też takie angielskie oznaczenie, więc nie miejcie mi za złe, jeśli będę to tak używał, a pewnie będę. No i teraz tak. Zrobimy sobie jeszcze dwie dodatkowe kolumny. I teraz tak. Będę w tej chwili musiał na chwilę jeszcze, zanim zrobię je, policzę sobie dwie rzeczy do tego tutaj, właściwie jedną, do naszego tego zbioru. Policzę sobie średnią. Policzę sobie średnią, jest to średnia całej populacji, więc oznaczę ją literą mi. To co mówiłem ostatnio, to będzie moja średnia. Mi się wzięło od tego chyba właśnie, że po angielsku mi to jest jakby taki ładny skrót od min, czyli średnia. Myślę, że właśnie stąd. W każdym razie oznaczam to mi. No i jaka jest tutaj średnia? Średnią możemy policzyć po prostu dodając wszystko do siebie. Tak? 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. To jest ta definicja, o której mówiłem ostatnio. Zdaje się, że to jest... to gdzieś tu było. Tutaj mówiłem o tym, jak się liczy, jak oznaczamy. Tutaj jest to, tak? Dodawanie wszystkich kolejnych mogę zrobić, podzielić przez ich ilość. Albo, i to teraz właśnie zrobię, dodać wszystkie razy ich częstotliwość, podzielić przez częstotliwość, żebyś od razu też zobaczył, jak to się robi. Czyli jedziemy z tym koksem. Mam tak, 4 jedynki, czyli mam 4 razy 1. 4 razy 1 plus. Ile mam dwójek? Dwójek mam 3, no to robię plus 3 razy 2. No to jest po prostu, to 3 to jest częstotliwość. W sumie to może znaczy innym kolorem. Co mi tam? 4 to jest częstotliwość występowania. 3 mam dwójki, tak? Dodać. Ile mam trójek teraz? Mam dwie trójki. Czyli plus 2 razy 2 razy trójka, tak? 2 razy 3 plus. A ile mam czwórek? No aż 4. 4 czwórki mam. Dobrze poszedł ten test. 4 razy 4. 4 czwórki plus. Co mam tutaj dalej? 3 piątki i 1 szóstka. Mam 3 piątki, czyli mam 3 razy 5 plus 1 szóstka. Jakoś się zmieszczę. 1 razy 6. No dobra. I to jest to, co mam na górze w tym wzorze. Czyli to jest to, co miałem tutaj. Mnożę częstotliwość występowania. To jest moja częstotliwość występowania. To, co mnożyłem tam na czerwono. To jest właśnie F i T. I to jest po prostu kolejny numer. Czyli pierwsza, druga, trzecia, czwarta jednostka. Czyli w tym momencie to jest dla mnie ocena. Tak jakby I to jest jedynka, dwójka lub trójka. A x i to jest właśnie ta ocena, czyli 3, 4, ile i jakiś element, który z kolei i ile razy, jak często występował. I pod spodem mam sumę tych częstotliwości czerwonych, czyli muszę wszystkie dodać do siebie. To jest to samo, jakbym dodawał je klasycznie, czyli po prostu wszystko bym dodał, podzielił przez ich ilość. Tutaj jest to po prostu troszeczkę szybciej, no ale no to jest zastąpienie dodawania mnożenia, no to jest chyba akurat proste. No i teraz dodaję. Tu na dole mam 4 plus 3 plus 2 plus 4 plus 3 plus 1. Spisałem to wszystko, co miałem na górze. No i teraz sobie to dodam. Dodam sobie to na kalkulatorze, czyli mam 4 razy 1 to 4 plus 3 razy 2 to 6, 2 razy 3 to też 6.
4 razy 4 to 16, czyli plus 16, plus 3 razy 5, czyli 15 i dodać 6. Tyle mam, 53. Czyli tak, ojej, na czerwono, nie chciałem. Zmarzemy. Dobra. Jeszcze raz. Czyli tak, suma. 53 podzielić i tutaj na dole mam 4, 7, 9, 13, 16, 17. 53, 17. Jak teraz to podzielę, podzielić przez 17, no to średnio mam tutaj, jak widać, 3,1, no 2, zaokrąglimy to jako 3,12. Jest to w przybliżeniu 3,12. To jest średnia ocena moja z tego całego sprawdzianu. Tak on poszedł. 3,12, tak? To jest moja średnia. No dobra, no i teraz co ja z tym zamierzam zrobić? W sumie to zaokrąglę to sobie bardziej jako 3,1. Tak to sobie zaokrąglę, tak? Było 3,1,1, ja sobie zaokrągliłem 3,1. 3,1 to jest średnia ocen tutaj, no czyli trójeczka to jest tak średnia. I teraz piszę sobie tutaj częstość występowania w tej tabelce, którą zacząłem robić. Czyli wpisuję tak, jedynek są 4, 4 osoby ulały ten test, tak? Są 3 dwójki, 2 trójki, 4 czwórki, 3 piątki i 1 szóstka. To jest moja częstotliwość występowania. No i teraz to jest bardzo ważne, bardzo ważna rzecz, co ja teraz tutaj zrobię. To następna tabela to będzie odchylenie oceny od średniej. To znaczy, żeby każdy, kto dostanie daną ocenę, będzie wiedział, jak bardzo ona jest odchylona od średniej. I to jest jego ocena, którą napiszę w skrócie O, O jak ocena, minus moja średnia, czyli minus mi. Mi to jest 3,1, jak ustaliłem, dla łatwiejszego dodawania. I teraz tak, jeżeli ktoś dostał jedynkę, no to odejmuję od jedynki 3,1, czyli on jest minus 2,1, jest pod średnią, ma mniej niż średnią o tyle. Jeżeli ktoś dostał dwójkę, to ma mniej niż średnią o tyle, minus 1,1, tak? Jeżeli ktoś dostał równo 3, no to jest o tyle pod średnią, tak? Ma minus 0,1 pod średnią, no bo średnia jest jednak troszeczkę wyżej niż 3. Minus 0,1, więc prawie że średnio, ale troszeczkę gorzej. Tutaj jak mam czwórkę, to już jest, napiszę z plusem dla rozróżnienia. Plus 0,9, tyle jest nad średnią. Piąteczka to już jest plus 1,9. No a 6 to jest plus 2,9, czyli wysoko nad średnią, tak? Wysoko nad średnią. I to jest jakby odchylenie od średniej, ta tabela. A ostatnia tabela, ona będzie w tym momencie bardzo istotna i to będzie wariancja. Zaraz to dokładnie powiem. To będzie częstotliwość pomnożona przez odchylenie od średniej, czyli przez O minus mi, do kwadratu. Ojejku, strasznie trudne w ogóle, skąd ja to wziąłem, co jest ze mną tutaj nie tak. Jeżeli chcę policzyć średnie odchylenie od średniej, czyli jak bardzo te oceny, bo jest, różne są oceny, jaki jest jakby, będę chciał zbadać, jaki jest rozstrzał tych ocen, czyli czy mniej więcej wszyscy mają taką samą ocenę, czy jednak jest to mocno zróżnicowane i całe spektrum ocen, tak, wszyscy dostali inne oceny. Na przykład, jeżeli wszyscy dostaliby czwórki, no to miałbym zero to rozstrzelenie, tak? Wszyscy mieliby to samo. Przepraszam, myślę, że to jest oczywiste, no bo po prostu musisz sobie to tak jakby wyobrazić, czym jest moje odchylenie od średniej. Jak bardzo dana liczba ucieka od średniej i chcę tutaj zmierzyć średnio, jak bardzo wszystkie wyniki różnią się od średniej, czyli jak jest jakby rozstrzał, po co to robię? No jeżeli nauczyciel robi test i wszyscy będą mieli mniej więcej ten sam wynik, to znaczy, że test jest słabo zrobiony, bo ani nikt nie napisał go bardzo dobrze, ani go nie napisał słabo. Czyli tak naprawdę nie mierzy zdolności. Nauczyciel chce, żeby jak największa była różnorodność w tym teście, no najlepiej, żeby to były im lepsze oceny, na przykład od trójki do szóstki, nie od jedynki, tak, do czwórki, ale jednak woli tak, niż żeby wszyscy mieli trzy. Bo wtedy to znaczy, że ten test nie jest wcale dobrze zrobiony. Zwłaszcza to wiem na szeroką skalę, czy na przykład jakiś egzamin i tak dalej, taki gimnazjalny, czy tam maturę, którą będziesz pisał. To jest właśnie nasz cel. A jeżeli na przykład jesteśmy jakimiś inżynierami, pracujemy w fabryce i mierzymy średnie odchylenie, na przykład jeżeli robimy jakieś tam części, mikroprocesory i tak dalej, to chcemy, żeby odchylenie od średniej było jak najmniejsze zawsze.
I są rzeczywiście takie testy i oni tam mierzą takie średnie odchylenie. I to się nazywa odchylenie standardowe właśnie, zaraz wprowadzę to pojęcie. Tylko teraz tak jakby opisowo chcę powiedzieć, czym to jest, żebyś wiedział potem. I oni nie chcą, żeby one się różniły, oni chcą, żeby wszystkie były takie same, więc oni pożądają jak najmniejszego tego odchylenia. Żeby to odchylenie, ta trzecia kolumna była, tutaj zawsze było prawie zero. A tutaj mierzę, jakie jest średnie odchylenie od średniej. Dlaczego w ogóle to jest podniesione do kwadratu? No bo to jest oczywiste, że f to jest liczba, częstotliwość występowania, tak? Czyli 4 razy mam odchylenie takie od średniej. No ale dlaczego nie mogę ich po prostu odjąć? No bo zobacz, bo niektóre są na minusie. Jak teraz to odejmę i po prostu podzielę przez ich ilość, jeżeli będę teraz na przykład minus 2 i 1 z 2 i 9, one się prawie wszystkie wyzerują, jak widzisz. I to nie będzie prawdą, to co tutaj zrobiłem. A po podniesieniu do kwadratu różnic, czyli jeżeli sobie to jest moja różnica, minus 2 i 1, to podniesienie do kwadratu będzie dodatnia. I kiedy wszystkie za chwilę tutaj na dole dodam, to będę miał dodatnią wartość, po spiewreskowaniu mam wtedy najbliższą jakby osiągalną prawdę. Dlatego ja tego podnoszę do kwadratu, musisz sobie to dobrze tak jakby zastanowić się nad tym, co ja tutaj teraz mówię. Podnoszę do kwadratu, żeby zawsze osiągać wartości dodatnie, bo te ujemne by się ze sobą nawzajem wyeliminowały. No dobrze, do celu. Co ja w tej chwili robię? Podnoszę do kwadratu. Po kolei, policzmy sobie teraz tak. Podnoszę 2,1 razy 2,1. To jest moje o minus mi do kwadratu, to jest 4,41 i mnożę razy częstotliwość występowania, czyli mnożę razy 4. To jest 17,64. To jest po prostu, ta tabelka to nie jest wariancja, tak wcześniej powiedziałem, trochę się przejęzyczyłem. Wariancją będzie dopiero to, co dodam i podzielę, ale to za chwilę. Spokojnie, cierpliwość. To jest na razie taki po prostu częstotliwość razy to odchylenie do kwadratu. To tyle znaczy ta tabelka jakby, ta ostatnia. To jest moje odchylenie od średniej dla każdego tego wyniku. Mnożę 1,1, dlatego że minus mi się i tak tutaj wyeliminuje. Tak to tutaj piszę w kalkulatorze też, jakby dla ścisłości, co ja tutaj robię. Tu mamy, jak widzisz, 3,63. Taki mniej. 3,63. Im mniejsze jest odchylenie od średniej tutaj, tym mniejsza będzie ta wartość na końcu, tak? 0,1. Uwzględniam też po prostu częstotliwość, bo to jest tak, jakbym dodawał i mnożył te wartości po kolei, one są tutaj pogrupowane. To jest jakby 2 plus 2 plus 2. Nie muszę robić 2 razy 1,1 do kwadratu plus 2 razy 2 razy 1 do kwadratu. Mogę to od razu wszystko pomnożyć przez 3, bo mam 3 razy to samo działanie. Ojku, nie chciałem tak zrobić. 0,1. Jak widzisz, to jest bardzo małe odchylenie od średniej, więc to jest mój wynik podniesiony do kwadratu. Kiedy teraz to pomnożę przez 2, są tylko dwie trójki, to mam 0,02. Tutaj ta wartość jest bardzo mała. Widzisz, taka właśnie jest pożądana w przypadku tych mikroprocesorów, tych części, o których Ci mówiłem, że one były wszystkie takie same, tak? Takich właśnie będziemy szukać. No dobra. Dalej, 0,9. Tu już jest odchylenie na plus większe. Ale jak widzisz, te wszystkie wartości są i tak dodatnie. Właśnie dlatego podnosimy to do kwadratu. Taki jest tego cel. Czyli czwórki się różnią o tyle. 3,24. Taki jest ich tutaj ten czwarty współczynnik. Piątki mam teraz tak. 1,9. 1,9 razy 1,9. 3,61. Są te piątki 3, czyli mnożę razy 3. I tu mam 10,83. Jak widzisz, duży współczynnik. No jest 1/6, to jest po prostu 2,9 razy 2,9, więc już tego nie muszę przez nic wymnażać, to też będzie dużo, jak widzisz 8,41. No i ta częstotliwość też ma jakby, widzisz, znaczenie, bo tutaj 3 piątki, chociaż mają mniejsze odchylenie od średniej, to mają większe tutaj tę wartość w ostatniej kolumnie. Co teraz robię? Teraz dodam sobie wszystkie te wyniki tutaj. Sumuję je po prostu, dodam do siebie wszystkie te wyniki. No czyli teraz tak, no dodaję 8,41, od końca sobie je dodam. Plus 10,83 plus 3,24 plus 0,02 plus 3,63 plus 17,64 równa się 43,77. Tutaj osiągnąłem coś takiego. Czym jest to 43,77? To jest jakby suma skwadratowanych odchyleń od średniej. I kiedy to 43,77 podzielę sobie przez wszystkie jakby moje częstotliwości, czyli przez to, ile mam ocen. Po prostu przez liczbę ocen sobie to chcę podzielić. Czyli tak, 43. Ile mam wszystkich ocen, to tutaj już wcześniej liczyłem 17, tak? 17 mam wszystkich różnych ocen. 17 osób pisało ten sprawdzian. To dzielę sobie 43,77 na 17
Proszę bardzo. 2 to jest 2,57 w przybliżeniu. 2,57, no napiszę nawet 2,575. Tak to sobie zaokrąglę. W przybliżeniu to jest 2,575. I to, ten wynik tutaj nazywamy wariancją. Bardzo ważne pojęcie. Wariancja. Wariancja. Czym jest wariancja? No właśnie teraz tak. Wariancja to jest suma odchyleń od średnich podniesionych do kwadratu razy ich częstotliwość występowania. To, co teraz tutaj liczyłem, nie chcę teraz podawać takich definicji, bo to jest po prostu do zrozumienia dla Ciebie. Muszę je podnieść do kwadratu po to, żeby po prostu wiedzieć jakby jak je dodać, no bo jeżeli będę miał na minus, to one się zniosą, tak? To widać. Dlatego nie dodajemy tego tak zwyczajnie do kwadratu. Może to być trochę confusing takie dla Ciebie, ale no myślę, że to jest... No musisz to po prostu przyjąć, tak się mówiliśmy i takie jest pojęcie wprowadzone. No to jest taki wzór, no to wynika z tego, że po prostu mamy taką wartość wprowadzoną, ten kwadrat. No i nie potrafię tego inaczej Ci wytłumaczyć. Po prostu tak jest najwygodniej, najlepiej, żeby policzyć takie rzeczy. No i teraz po co liczymy tą wariancję w ogóle? Wariancję liczyliśmy po to, żeby znać odchylenia standardowe. Żeby znać odchylenia standardowe. I teraz spójrz. Wariancję podnosiliśmy do kwadratu. To jest moja wariancja. A odchylenie standardowe, z powrotem spierwiastkuje moją wariancję. Pierwiastek z wariancji to jest odchylenie standardowe. Następna bardzo ważna rzecz. Czyli tak. Odchylenie standardowe, dowolnej populacji to jest pierwiastek z wariancji. Wariancja. Pierwiastek z wariancji to jest moje odchylenie standardowe. Ile w tym przypadku będzie równe odchylenie standardowe? To jest pierwiastek z tego. No to policzmy za sobie, nie wiem czy tutaj tak mogę, pewnie nie, jak znam, że... O nie, mogę. Odchyleniem standardowym jest 1,6. No tak muszę to zaokrąglić. Czyli moim odchyleniem standardowym w całej tej populacji będzie równe 1,6. Jeszcze teraz tutaj taka jakby wskazówka, że to się oznacza taką grecką literą, nie powiem dokładnie, taka trochę szóstka, ona mi wychodzi trochę o jej pisanie, dlatego też za nią nie przepadam. To jest jakby no coś takiego, o, coś takiego, bez tej kreseczki tutaj. Bez tej kreseczki, w adnotacji potem napiszę dokładnie, co to jest za litera. Taka tutaj literka z małym takim dzióbkiem, to jest właśnie odchylenie standardowe w skrócie. I ono w tym przypadku było równe 1,6. Co to znaczy? Co to znaczy, że mamy odchylenie standardowe w przedziale 1,6? Otóż, kiedy znam moją średnią, moja średnia ocena to jest 3,1, jak widzisz, no to wiem, że wszystkie moje oceny, które się uzyskało jakby na tym sprawdzianie, one leżą standardowo, są odchylone o 1,6 od mojej populacyjnej średniej oceny. Żeby lepiej to zrozumieć, no to jest po prostu średnie odchylenie od średniej. Wiem, że tak brzmi podwójnie jakby, ale jeżeli wszystko co leży jest tutaj jakby średnim odchyleniem od średnim. Czyli jeżeli na przykład dostałeś dwójka jest odchylona od średniej o 1,1. O 1,1. To jest jakby w dwie strony odchylenia od średniej. No i dwójka jest jeszcze w granicach normy. Jeżeli byśmy na przykład mieli jakieś normy przyjąć do kogoś, no to zawsze musi być jakaś granica błędu czy coś takiego. Jeżeli na przykład tutaj byśmy robili jakieś tam części właśnie mikroprocesory, to one powiedzmy mogą być, liczymy sobie tutaj właśnie odchylenie standardowe, i mówimy, że one mogą być o 1,6, no to jest akurat, powiedzmy, sporo, no załóżmy, są tam dane w nanometrach, powiedzmy. I tutaj mamy takie tutaj milimetry, ile występują i tak dalej. No i mogą być odchylone od średniej, standardowe odchylenie jest 1,6. To jest jeszcze w granicach normy. Czyli, jak widzisz, dwójka się mieści, trójka jest ok. Dwójka, trójka, czwórka są, mieszczą się w odchyleniu standardowym. Piątka jest już powyżej, szóstka jest powyżej, a jedynka jest poniżej. Jakbym to tak narysował, może tutaj na takim małym schemacie powiedzmy, tutaj lecą oceny w górę, mam 1, 2, 3, 4,
5, no i tutaj gdzieś 6, załóżmy, no trochę nie bardzo, no ale dobra, no i teraz powiedzmy mamy sobie tutaj średnią, narysuję, średnia to była, jak pamiętasz, 3,1, tak? Tak sobie uznałem, 3,1 to była moja średnia, czyli tu jest średnia, zaznaczyłem sobie może na niebiesko tą średnią, czyli troszeczkę nad trójką, 3,1, to była średnia, tak? Bardzo krzywo, no ale nie o to tutaj chodzi, w granicy błędu. Średnia. To była średnia. I to jest jakby najbardziej popularne nasze narzędzie statystyczne, które my robimy. My policzymy teraz odchylenie standardowe, które jest równe 1,6 i to jest średnie odchylenie od średniej. Czyli to jest do 4,7, tak? Bo 3,1 plus 1,6 to jest 4,7. 4,7 jest powiedzmy tutaj. Czy to jest ta górna granica odchylenia standardowego? To jest ta górna granica. Górna. A dolna granica to jest 3,1 minus 1,6, czyli to jest 1,5. Czyli to jest tutaj. Tutaj no strasznie krzywo, wiem, przepraszam. Tutaj jest dolna. To jest dolna, więc jak widzisz, to co leży między tutaj, to co leży pomiędzy, to cała tutaj ta strzałka określa nam właśnie odchylenie standardowe. To jest odchylenie standardowe. Czyli w granicach normy. Standardowe. Średnia jest tyle, a tyle jest odchylenia standardowe. Z jego dolną i górną granicą. Dlatego, że tutaj, jak widzisz, piątka jest już trochę na, ta jedynka jest już no, sporo pod. Tak? Czyli to wszystko, co leży jakby pomiędzy tą górną a dolną granicą, jest jeszcze w granicach normy, załóżmy, tak? No to się używa na przykład, jeżeli mamy jakąś grupę chorobową i tak dalej, tam powiedzmy, ile masz średnio we krwi jest tyle jakichś tam ciałek, tak? Tyle mamy przeciwciał, tyle mamy krwinek białych i tak dalej. No ale możesz mieć trochę więcej albo trochę mniej. Zawsze można mieć, to jest taka granica błędu, powiedzmy, tak? Coś może być trochę mniej, trochę więcej. To właśnie na przykład do tego używamy odchylenia standardowego, który liczy się właśnie w ten sposób, że badamy odchylenie każdego wyniku od średniej, jak często on występuje, sumujemy wszystko to, całą tą czwartą tabelę, czyli podniesioną do kwadratu jego odchył od średniej, każdego z tych poszczególnych razy, to ile on występuje, czyli po prostu wszystkie odchylenia danego elementu, sumujemy je, dzielimy przez liczbę wszystkiego, co występuje, czyli liczbę wszystkich elementów w naszym zbiorze, czyli wszystkich ocen na przykład w tym przypadku. I to jest wariancja. Wariancja jest rzadko używana jako taka, jako sama wariancja. Wariancję liczymy po to, żeby policzyć odchylenie standardowe. Najczęściej. Odchylenie standardowe jest tutaj naszym docelowym wynikiem i jednostką, z którą będziemy mieć do czynienia najczęściej. Oczywiście wariancja czasami, tak, zazwyczaj odchylenie standardowe. Wariancja jest tutaj jakby tylko pierwszym krokiem do policzenia odchylenia standardowego. Pierwiastkujemy wariancję, którego używamy właśnie, widzisz, żeby... No tutaj ten obrazek, myślę, to ładnie ilustruje. Wszystkie oceny tutaj pomiędzy są jeszcze w normie, czyli są średnio odchylone od średniej, a reszta jest już no, ponadprzeciętna, tak? Jest już ponadprzeciętna albo no, poniżej przeciętnej, tak? To są powiedzmy przeciętne wyniki. Przeciętne. To jest dobry wynik, ale przeciętny wciąż. To jest słaby wynik, ale przeciętny, a to już jest poniżej przeciętnej, powyżej przeciętnej, tak? Jak się na przykład robi testy na inteligencję i tak dalej. Tak wygląda odchylenie standardowe w takiej najprostszej i najbardziej intuicyjnej postaci. Potem będziemy ją liczyć już jakby wzorami i dużo bardziej się to zagmatwa. Na dzisiaj to koniec. Dziękuję Ci za obejrzenie tej lekcji. Jeżeli Ci się podobało, to zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji naszego kanału oraz do polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/aplusnauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com. Zapraszam Cię również do obejrzenia następnej lekcji. Pozdrawiam.